Witam serdecznie moich widzów przed monitorami. Chciałbym pozdrowić dzisiaj dwie osoby. Jedną z nich jest osoba, która niedługo będzie rodziła dziecko. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dużo szczęścia, zdrowia dla Ciebie i dla Twojego dziecka i miłości w małżeństwie. Oraz dla matki chrzestnej dziecka również życzę wszystkiego dobrego, żeby Ci się wszystko w życiu poukładało. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat miłości. Czym jest miłość? Jakie to uczucie? Dlaczego warto kochać? I czym tak naprawdę jest miłość? I to chciałbym poprzeć przykładami z książki Modlitwa żaby. Tutaj. O. Antoniego de Mollo. Bardzo fajna książka, polecam. Dostałem ją chyba na 18 urodziny, albo na któreś urodziny, nie pamiętam dokładnie od kogo. Przepraszam za to serdecznie również. Dwa teksty mam do przeczytania i chciałbym, żebyście je wysłuchali, bo naprawdę warto. To jest takie... Opowiada mniej więcej, czym jest miłość, moim zdaniem. Mój przyjaciel nie wrócił z pola bitwy. Proszę o pozwolenie pójścia po niego i przyprowadzenie go tutaj. Odmawiam, rzekł oficer. Nie chcę, żebyś ryzykował życie dla człowieka, który prawdopodobnie już nie żyje. Żołnierz odszedł, aby wrócić po godzinie śmiertelnie ranny, niosący ciało swojego przyjaciela. Oficer wpadł we wściekłość. Mówiłem ci, że nie żyje. Teraz straciłem was obu. Powiedz, czy warto było iść, by przynieść jego ciało? Umierający odrzekł. O tak. Gdy do niego dotarłem, jeszcze żył. I powiedział, wiedziałem, że przyjdziesz. To jest właśnie piękno miłości. A druga miłość, czytam to była taka miłość między przyjaciółmi, tak? To jest właśnie taka miłość, której właśnie polega na tym, że jedna osoba wie o tej drugiej, jest pewna tej drugiej osoby. Po prostu jest totalnie pewna, że ta osoba po nią przyjdzie, że z nią będzie, że może zawsze na nią liczyć. I że nigdy ta druga osoba od niej nie odstąpi. Prawdziwa przyjaźń. A to jest już miłość bardziej taka... Również miłość piękna, ale taka miłość między rodzeństwem właściwie. Mała dziewczynka umierała na chorobę, z której trochę wcześniej wyleczył się jej 8-letni braciszek. Lekarz odezwał się do chłopca. Tylko transfuzja ocali życie twojej siostrzyczce. Czy jesteś gotów oddać jej swoją krew? Oczy chłopczyka rozszerzyły się ze strachu, zawahał chwilę i w końcu powiedział: dobrze, zrobię to. W godzinę po transfuzji chłopczyk zapytał: panie doktorze, proszę mi powiedzieć, kiedy umrę? Dopiero wtedy lekarz zrozumiał chwilowy strach, który ogarnął dziecko po propozycji transfuzji. Chłopczyk myślał, że dając krew, oddaje siostrzyczce swoje życie. Aż dostałem gęsiej skórki. To było po prostu coś pięknego. To jest coś tak niesamowitego, że on jeszcze nie wiedział, czym jest transfuzja, ale mimo tego, że nie wiedział, on się liczył z tym, że może stracić życie dla swojej siostrzyczki. Jednak mimo wszystko zdecydował się to zrobić. Chociaż tak naprawdę jego życiu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo. On zgodził się to zrobić. Uratował życie własnej siostrze, myśląc, że poświęci własne. I to jest piękna miłość. Kiedy decydujesz się na poświęcenie swojego życia dla kogoś. Kiedy choćby nie wiem co, choćbyś miał samemu stracić, i tak przyjdziesz do tej osoby, wesprzesz ją w momencie, w którym ona najbardziej tego potrzebuje. To jest miłość. Kiedy ta osoba może zawsze na ciebie liczyć. Bez względu na wszystko. Kiedy wiesz, że będzie ci wierna i nigdy cię nie opuści. To jest piękne. Ja współczuję bardzo ludziom, którzy nie potrafią kochać. Jeszcze na szczęście nie spotkałem takiej osoby. Naprawdę, to jest bardzo bolesne, bo tylko miłość daje prawdziwe szczęście. Pieniądze szczęście nie dają. Możesz mieć miliardy, a i tak z osobą, której nie będziesz kochał, albo z 50 tysiącami kobiet w przypadku mężczyzny, choćbyś miał ich mieć całą masę, to i tak nie będziesz szczęśliwy, bo nie ma tej jednej osoby, którą kochasz. Dla której zrobiłeś wszystko i oddał te wszystkie miliony, żeby ratować jej życie, żeby być przy niej. Miłość jest czymś pięknym. Miłość jest po prostu czymś, co wykracza poza nasze możliwości rozumu. Ja pragnę bym jeszcze raz serdecznie pozdrowić te dwie kobiety oraz męża.
i życzyć wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i miłego dnia.